Parę dni temu na platformie Netflix swoją premierę miał sequel filmu Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa, czyli Jak pokochałem gangstera. Ale my dzisiaj wrócimy do tego pierwszego filmu, Jak zostałem gangsterem. W tym materiale powiem, kto według mnie jest pierwowzorem głównego bohatera, czyli wodza. Powiem, dlaczego tak uważam, opowiem o wydarzeniach w filmie, które miały miejsce w rzeczywistości oraz przedstawię kilka ciekawostek odnośnie samej produkcji. A wy dajcie znać w komentarzu, czy filmy Jak zostałem gangsterem i Jak pokochałam gangstera wam się podobały. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Zaczynajmy Jak zostałem gangsterem, historie prawdziwe. Scenariusz do filmu Jak zostałem gangsterem powstał w 8 miesięcy. Autorem jest Krzysztof Góreczny, który zresztą jest autorem książki o tym samym tytule. Jak sam Krzysztof Góreczny stwierdził w wywiadzie na kanale Podejrzani, zbyt dużo anegdot nie dostało się do produkcji, więc aby uchronić je przed zapomnieniem, wydał to w formie książki. Po moich rozmowach z pierwowzorem głównego bohatera zostało nam dosłownie setki ciekawych anegdot, których nie mogliśmy spożytkować w filmie. I w wydawnictwie pojawił się pomysł, żeby właśnie filmowi towarzyszyła również książka. Do pierwszego spotkania wodza z autorem scenariusza, czyli właśnie Górecznym i współproducentem Tomaszem Wardyną, który zresztą wcześniej znał pierwowzór głównego bohatera, doszło w sierpniu 2018 roku. To wtedy też narodził się ostatecznie pomysł stworzenia filmu fabularnego opartego na historii gangstera granego przez Marcina Kowalczyka. Jak sam Góreczny później wspominał, na spotkanie z wodzem szedł raczej nastawiony sceptycznie. Sądził, że będzie mu ciężko się rozmawiało i pracowało z czołowym, groźnym gangsterem. Jednak po spotkaniu był tak zafrapowany tym, co usłyszał, że postanowił wejść w ten projekt. Co ciekawe, sam autor scenariusza zauważył, że gangster chętnie opowiada czy to o morderstwach, oczywiście tych, w których nie brał udziału, czy to o porwaniach, a celowo pomija wątek przyjaźni. Przyjaźni, która ostatecznie została przedstawiona w filmie i była jego głównym elementem. Przyjaźni, która w filmie przetrwała sporo burz i zakończyła się tragicznie. Jeśli chodzi o postać Macieja Kawulskiego jako współproducenta, to wszedł on w ten projekt później. Oraz co istotne, wprowadził poprawki do scenariusza. Więc mimo, że nie jest wpisany jako współautor, to miał w nim swój udział. Główny bohater należy do więziennej subkultury i to jest ważne w kontekście ukrywania jego tożsamości. Jak sam wodzu wspomina, co możemy przeczytać w książce, zacytuję: w więzieniu przynajmniej się coś dzieje. Możesz nad kimś mieć władzę, pastwić się nad kimś, ustawiać frajerów, kombinować, a nawet sterować grupą zza krat. No i przede wszystkim masz szacunek. Wszyscy cię szanują, sam siebie szanujesz. Jesteś kimś, z kim się liczą. Więc szacunek za kratami jest dla niego ważny oraz wiemy, że należy do więziennej subkultury, a według jej zasad takie otwieranie się przed dziennikarzami jest równoznaczne z otwieraniem się przed policją. Co za tym idzie, wraz z autorami filmu wprowadzał wątki, które miały na celu zmylić potencjalne tropy, sugerujące, że ta historia jest właśnie o nim. Sam bohater nazywa to dezinformacją. Podobnie również działał w świecie przestępczym, o czym sam mówił w książce. W ramach ciekawostek powiem jeszcze, że film początkowo miał nosić tytuł Jak zostać gangsterem, a narracja głównego bohatera miała być niejako instruktażem dla widza. Dopiero kiedy do zespołu dołączył Maciej Kawulski, zdecydował, że historia powinna być bardziej osobista, tak by odbiorca poczuł więź z bohaterem. Drugą ciekawostką jest to, że na początku wszyscy myśleli, że to historia nieżyjącego już gangstera o pseudonimie Greg. Wynikało to z podobnych tytułów filmu i książki Greka, która nazywa się Byłem gangsterem, historia prawdziwa. Oczywiście główny bohater Grekiem nie był i obie postacie nie mają ze sobą nic wspólnego. Kolejna ciekawostka jest taka, że twórcy filmu dostali sporo kaset VHS z życia prywatnego pierwowzoru wodza, co w niektórych scenach starali się odwzorować. Więc na kim według mnie był wzorowany główny bohater? Oczywiście musimy pamiętać, że jest to film fabularny, niedokumentalny ani biograficzny. Twórcy mogli głównego bohatera dowoli modyfikować, tworząc z niego postać będącą zlepkiem różnych osób. Mogli dowoli manipulować wydarzeniami i faktami, mogli bawić się formą i ewidentnie to zrobili, bo film jest mocną fikcją, typowym kinem gangsterskim, niebiograficznym.
Jednak z ogromnym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, możemy stwierdzić, że postać wodza oparta jest na przeżyciach i rysie charakterologicznym Wojtasa Welkierownika, niegdyś członka grupy Ursynowskiej i Mokotowskiej, który miał też powiązania z Pruszkowem, co możemy przeczytać w książce. Na pytanie, byłeś częścią Pruszkowa, odpowiada: nie, miałem swoją grupę, ale często z Pruszkowem pracowałem. Z Pruszkowem pracowałem najczęściej, ale nie dlatego, że miałem do nich jakąś słabość, tylko po prostu to była wtedy największa organizacja. Jak wspomniałem, przewodził także własnej organizacji, między innymi jednym z odłamów grupy Mokotowskiej. Jak wiadomo, grupa Mokotowska nie była jednolitą organizacją, a raczej kilkunastoma grupami przestępczymi z różnymi specjalizacjami, o czym sam Wojtas wspomina w książce. Mokotów to nie była jednorodna grupa. Mokotów wiedział, że nie może budować sobie takiej marki jak Pruszków, bo to przepis na samobójstwo. Dlatego Mokotów to była raczej federacja różnych grup. Tam było chyba nawet kilkanaście ekip, każda ze swoją specjalizacją. Patrzyłem na nich z pewnej odległości. Czasami byłem pod wrażeniem ich niektórych akcji. Raz czy dwa nawet przy czymś współpracowałem. Na pewno było to towarzystwo bardziej kumate niż Pruszków. Bardziej dyskretne, no ale przy tak dużej strukturze to wszystko musiało się kiedyś zawalić. Nie było innej opcji. Ja to wiedziałem lata przed nimi. Skupmy się jednak na konkretach. Jak wyglądała kariera Wojtasa? Kierownik przestępczą karierę rozpoczynał od kradzieży samochodów na własną rękę. Później zaczął pracować dla byłego bossa grupy Mokotowskiej, nieżyjącego już Zbigniewa C, pseudonim Dax. Ochraniał dla niego kluby, agencje towarzyskie czy wymuszał haracze. Później założył własną organizację, tak zwaną grupę Ursynowską, która na początku rządziła jedną dzielnicą, a następnie jej wpływy rosły w Warszawie. Kolejno według policji i prokuratury Wojtas miał dowodzić Mokotowskim komandem śmierci i stać się niekwestionowanym liderem młodego Mokotowa. Bohater filmowy również ochraniał damy do towarzystwa. Oczywiście w filmie na własną rękę. Później stworzył organizację, której wpływy rosły, by następnie na zlecenie filmowego Daniela, do tej postaci jeszcze przejdziemy, likwidować wrogów grupy, czyli stworzył ekipę wzorowaną właśnie na komandzie śmierci. Takie stwierdzenie zresztą pada i wypowiada je Walden, a w tym filmie nic nie dzieje się przypadkiem. Chcę stworzyć komando śmierci, kurwa. Główny bohater filmu był monogamistą, bez pamięci zakochanym w Magdzie granej przez Natalię Schroeder. To był ważny element pokazujący, jak istotna dla niego była partnerka. Wojtas również był znany ze swojego przywiązania do żony i monogamii. Żony, która podobnie jak filmowa Magda, miała być oddana i wierna. Wojtas z wyglądu i zachowania nie przypominał jednego z najbardziej bezwzględnych bandytów w Polsce. Bliżej było mu do przedstawiciela handlowego, aniżeli człowieka, który dowodził tak bestialską organizacją. Tak mówił o nim Jan Fabiańczyk, czyli Miami, były policjant przykrywkowiec. Bardzo cwany gość, który zawsze chce osiągnąć swój cel. Jest przebiegły, będzie zawsze miły, sympatyczny. Nigdy byś nie powiedział, że jest jakimś gangsterem. Filmowemu wodzowi również nie zależało na tym, aby postronne osoby odbierały go jak bandytę. To był ważny element filmu, tworzenie wizerunku uczciwego, porządnego obywatela przez głównego bohatera, który uważał, że nadmierne afiszowanie nie jest rozsądne. Jeden ze świadków zeznający w procesie, były ochroniarz kierownika, tak mówił o nim w sądzie. Był bardzo inteligentny, interesował się wieloma sprawami. Nie pił alkoholu, nie palił papierosów, nie stosował żadnych używek, nawet nie przeklinał, wylicza Grzegorz J. Był niekwestionowanym liderem i najważniejszym ogniwem. Raczej wszyscy wypełniali polecenia, które wydawał Wojtek. On decydował o podziale zysków. Czy to nie pasuje do filmowego wodza? Podobnie jak to, że Janusz Szostak w swojej książce podkreśla inteligencję oraz oczytanie Wojtasa i tak też w filmie przedstawiony został wodzu. Oczywiście, tak jak wspomniałem i sami twórcy również o tym wspominali, wiele faktów zostało zmienionych. Kojarzycie scenę, w której wodzu trafia w miejsce odosobnienia na rok za pobicie kibica i wychodzi, bo ten wycofał zeznania? Najprawdopodobniej jest to nawiązanie do sytuacji, w której porwany został gangster o pseudonimie Siwy. Tutaj zacytuję fragment jednego z artykułów. W październiku 2004 roku Wojtas brał udział w próbie porwania niejakiego Siwego. Mężczyzna ten współpracował z wymiarem sprawiedliwości i prawdopodobnie miał zniknąć na zawsze. Moment porwania widzieli policjanci, którzy przypadkiem byli w okolicy. Tak naprawdę policjanci śledzili wszędzie Siwego, bo on sam nie chciał ochrony. Wracając jednak do artykułu. Wojciech S. trafił do aresztu, który opuścił po roku w niejasnych okolicznościach. Niektórzy mówili, że się wykupił, inni, że wykupił zeznania świadków i poszkodowanych. Trudno teraz dociec prawdy, ale niewątpliwym jest, że wyszedł w dziwnych okolicznościach. W filmie wodzu tworzy swoją grupę po wyjściu z więzienia właśnie za pobicie kibica Polonii, kiedy jego koledzy po fachu trafiają do więzienia za napad.
W rzeczywistości Wojtas zaczyna dowodzić jednym z odłamów grupy Mokotowskiej na początku lat 2000. Mniej więcej w 2001 i 2002 roku, więc w czasie, kiedy chwilę wcześniej zatrzymany zostaje zarząd Pruszkowa po zeznaniach świadka koronnego Masy. Oczywiście Masa nie był pierwszym świadkiem koronnym, w filmie jest błąd. Jeśli chodzi o sam filmowy napad na konwój przewożący pieniądze dla poczty, jest to oczywistym nawiązaniem do napadu na konwój przewożący pieniądze dla Zakładu Opieki Zdrowotnej, nazywany napadem stulecia, który miał miejsce 28 listopada 1995 roku na warszawskim Ursynowie. Oczywiście scena w filmie różni się szczegółami. W filmie napadnięto na czerwonego Poloneza, w rzeczywistości było to czerwone Renault. W rzeczywistości atakowano z czarnego Audi i białego Forda Transita, w filmie z zielonego Volkswagena Busa. W filmie napad miał miejsce na jakimś wiadukcie, w rzeczywistości miało to miejsce pod samą placówką przy ulicy Zamiany 13. W filmie oddano dwa strzały w powietrze, w rzeczywistości raniono dowódcę w rękę, gdy ten sięgał po broń. W dużym skrócie 28 listopada 1995 roku o godzinie 10.45 po zatrzymaniu się przed ZOZ-em na ulicy Zamiany 13, czerwony Renault, którym wieziono pieniądze, zostało zablokowane z tyłu przez czarne Audi, z przodu pojawił się biały Ford Transit, uniemożliwiając ucieczkę. Wszystko trwało kilkanaście sekund. Napastnicy uciekli w kierunku osiedla przy ulicy Stokłosy. Był to Delfin, Idzik, Pinokio, Jacek S. i Remek. Ten ostatni otworzył bagażnik, z którego wyciągnął torby i wskoczył do Transita, a następnie grupa ruszyła z piskiem opon, kawałek dalej zderzając się jeszcze z Mazdą. Panowie wyskoczyli z auta i pobiegli na pobliski parking, gdzie czekały na nich dwa kolejne samochody, Ford Sierra i Nissan Primera. Po ucieczce w lokalu Rympałek, czyli właściwie Marek C., podzielił łup w wysokości 1,2 miliona złotych. Na przełomie marca i kwietnia następnego roku doszło do kilkunastu zatrzymań, a w maju aresztowano samego Rympałka. W filmie pokazane jest to, jakoby Wodzu nie miał jeszcze wtedy silnej pozycji. Wojtas w rzeczywistości miał wtedy ledwie 21 lat. Oczywiście nie sugeruję, że miał z tą akcją coś wspólnego, jednak warto zauważyć, że napad w rzeczywistości miał miejsce na Ursynowie, gdzie tworzyła się lub istniała już grupa, której miał dowodzić. Nie wiadomo, czy pierwowzór Wodza opowiadał nawet o tym konkretnym napadzie, czy nie jest to po prostu filmowy zabieg. Zwłaszcza, że podczas imprezy po akcji padają takie słowa. A ty, mordo, myślisz, że co? On sam sobie w plecy strzelił? Jest to nawiązanie do napadu na konwój w ulicy Kosowskiej, kiedy to konwojent został postrzelony w plecy i uratowała go kamizelka kuloodporna. Nie sądzę, by te słowa zostały użyte przypadkowo, zwłaszcza, że na ekranie żaden z konwojentów nie otrzymał postrzału. Napad w ulicy Kosowskiej wydarzył się w 2013 roku, więc po prostu jest to żonglowanie faktami. Jeśli chodzi o filmowego Ułomka, czyli niechlubnego bohatera napadu, to w rzeczywistości jest to Remigiusz G., pseudonim Remek. A co za tym idzie, jeśli Ułomek to Remek, to Łom to Rympałek. W prawdziwym świecie, podobnie jak w filmie, to właśnie Remek otworzył się przed wymiarem sprawiedliwości. W jednym z artykułów możemy przeczytać. Nie wiadomo, czy Remek wziął odwet za swoje krzywdy, ale to on w marcu 1996 roku jako pierwszy zaczął sypać Rympałka. Podawał szczegóły różnych zdarzeń z życia gangu, jak i o jego przestępstwach. To umożliwiło zatrzymanie bossa w kwietniu 1996 roku. 2,5 roku później, w połowie września 1998 roku, Sąd Warszawski skazał Rympałka na 10 lat więzienia za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sam Wodzu tak wspomina Remka w książce. Któregoś razu, jakoś na początku tego wieku, miałem taką sytuację. Był koleś, do którego miałem złość. Ksywa Łomek. Sprzedajna gnida. Mówili o nim i było to dosyć wiarygodne, że się rozjebał na swojego mentora o ksywie Łom. Wiemy, że Łom to Rympałek. Czy zatem Łomek to Remek? No Łom to był kawał głupiego, ale charakternego bandziora. A Łomek był taki, że zawsze przyklejał się do najsilniejszego i zawsze był najlepszym kumplem, aż do pierwszej wpadki. Gdyby w pewnym momencie przykleił się do Masy, to by se nadał ksywę Maska albo Maseczka. No więc Łomek się rozjechał na wszystkich i wyszedł wcześniej. Po jego wyjściu byłem najsilniejszym człowiekiem, jakiego znał, więc przylazł do mnie i zaczął ściemniać, że możemy razem działać, żebym go wciągnął do swojej grupy. Kazałem mu spać, bo popełniłem w życiu parę błędów, ale wciągnięcie do grupy konfidenta to proszenie się o nieszczęście. Dlatego pokazałem Łomkowi, co myślę o jego pomysłach. To znaczy... Nie pamiętam, chyba obiłem mu ryj i wrzuciłem do kontenera na śmieci. Zapomniałem o tym frajerze, a on o mnie nie i jak tylko nadarzyła się okazja, postanowił się odegrać. Autentycznie mnie zaskoczył, chyba ubzdurał sobie, że jak pokona legendę, to sam przejmie tę legendę.
Ale wróćmy do prawdziwego Wojtasa Walkierownika. Już sam pseudonim w oczywisty sposób sugeruje powiązanie postaci. Wojtas ma pseudonim Kierownik, czasami również mówiono do niego Prezesie, filmowa postać zaś to Wodzu. Zresztą w filmie dwukrotnie do Wodza postacie zwracają się prawdziwymi pseudonimami. Raz na krótko przed egzekucją Łomka, Walden mówi do niego Kierowniku: Kierowniku, to jest tak, że... A na samym końcu, kiedy twórcy odwzorowywali kasetę VHS ze ślubu, najprawdopodobniej dostarczoną przez pierwowzór filmowej postaci, przed wznoszeniem toastu dwukrotnie pada pseudonim Prezes. Zresztą w sąsiedztwie ksywy Wodzu. I do Prezesa! Wodzu! O, Prezes! Wodzu! Wodzu ma najlepszą żonę na świecie! Myślę, że te dwa przykłady to oczko puszczone do spostrzegawczych. Ale to nie koniec. W filmie główny bohater mówi rodzicom, że pracuje jako mechanik samochodowy, aby ukryć swoje prawdziwe zajęcie. W rzeczywistości Wojtas z wykształcenia jest nikim innym jak oczywiście mechanikiem samochodowym, a dokładniej technikiem silników samochodowych. Teraz przedstawię coś, co jest absolutnie moją interpretacją. Pamiętacie historię uprowadzenia Eweliny Bałdygi? Córki właściciela zakładów mięsnych JBB Bałdyga. Dziewczyny nigdy nie odnaleziono, a jej zdjęć próżno szukać w internecie. Nie wiadomo, co się z nią stało. Robiłem o tym osobny materiał. W filmie przedstawiono gang pojebów, który jest nawiązaniem do grupy mutantów. Niedobitkami grupy mutantów miał dowodzić w późniejszych latach pierwowzór postaci Waldena, o czym dowiadujemy się z książki. W każdym razie w jednej ze scen pojeby proponują Wodzowi porwanie 14-latki, córki zamożnego właściciela fermy drobiu. Porwanie dziewczyny miało nastąpić pod szkołą. W rzeczywistości Ewelina była lub jest, jeśli żyje, córką właściciela potężnych zakładów mięsnych JBB Bałdyga i została uprowadzona właśnie spod szkoły. Dużo podobieństw, prawda? Oczywiście filmowy bohater odmawia, jak podkreślił wyraźnie, nie rusza kobiet i dzieci. Jednak jego prawa ręka, Walden, był żywo zainteresowany tematem i dwa razy zagajał o to Wodza, twierdząc, że to dobra opcja. Pod koniec filmu Walden miał zastrzelić 6-letnie dziecko wzięte jako zakładnik podczas policyjnej obławy. To oczywiście już tylko moja interpretacja i mocno to podkreślam, ale być może za uprowadzeniem Eweliny Bałdygi nie stał gang obcinaczy palców, a właśnie pierwowzór filmowego Waldena z niedobitkami mutantów. A dzieckiem, które nieszczęśliwie straciło życie w filmie, w rzeczywistości była właśnie Ewelina. Układa się to w logiczną całość, zwłaszcza, że filmowe pojeby, co jest bardzo wyraźnie zaznaczone, nie stroniły od nielegalnych substancji. A Ewelina, jak można nieoficjalnie przeczytać, miała zostać wykorzystana przez pilnujących ją porywaczy, którzy właśnie byli pod wpływem takowych substancji. Być może Wojtas w ten sposób chciał przekazać, że z uprowadzeniem kobiety nie miał nic wspólnego? Uprowadzenie Eweliny Bałdygi jest jedynym uprowadzeniem kobiety, jakie przypisuje się grupie Wojtasa. W filmie podkreślano, że nie rusza on kobiet i dzieci. Podkreślam jeszcze raz, to tylko moja interpretacja i może być zupełnie błędna, aczkolwiek układa się w jakąś logiczną całość. W tej samej scenie możemy zobaczyć, jak jeden z mężczyzn siedzi na kanapie z drugim, którego postrzelił. W rzeczywistości jest to nawiązanie do sytuacji z 1995 roku. Tutaj zacytuję fragment artykułu ze strony mafia.pl. W nocy z 4 na 5 września 1995 roku w mieszkaniu Budzika przy ulicy Kubusia Puchatka w Pruszkowie odbywała się alkoholowa libacja. Jednym z czterech bawiących się wówczas mężczyzn był 30-letni Maciej Eś z Piastowa. Kiedy między nim a gospodarzem wywiązała się sprzeczka, Budzik sięgnął po pistolet i wystrzelił. Maciej Eś postrzelony w głowę zmarł na miejscu. W filmie powodem sporu było określenie przez gości orientacji psa kinowego Budzika jako odmiennej. W rzeczywistości prawdziwy Budzik tłumaczył to tak. Eś zaczął się ze mnie naigrywać, że współżył z moją żoną. Popchnął mnie w kuchni. Nie wiem, jak do tego doszło. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ja naprawdę nie chciałem temu człowiekowi zrobić krzywdy. To nie był czyn zamierzony. W jednej ze scen, kiedy grupa Wodza poszukiwała Łomka, Walden mówi do ofiary: dawaj palec, trzymając w ręku coś jak mały sekator, co jest oczywistym nawiązaniem do gangu obcinaczy palców, którego Wojtas był domniemanym przywódcą. Jest również scena, gdzie grupa Wodza dokonuje wspólnie egzekucji, tak by żaden z nich w przyszłości nie mógł zostać świadkiem koronnym i w taki sposób zeznawać przeciwko reszcie. W rzeczywistości jest to nawiązanie do gangstera o pseudonimie Dzik. Jednak ta sprawa wydaje się nie mieć związku bezpośrednio z prawdziwymi bohaterami filmu Jak zostałem gangsterem, a została wrzucona jako jedna z anegdot.
W każdym razie w rzeczywistości naprawdę zbrodnia na gangsterze miała zostać dokonana wspólnie, tak by nikt nie mógł w przyszłości zostać koronnym. Tak jak w rzeczywistości, tak w filmie Dick został uduszony. W filmie Wodzu z Waldenem dowodzi komandem śmierci, wykonując zlecenia Daniela. W rzeczywistości filmowym Danielem jest oczywiście Korek, czyli Andrzej H., jeden z przywódców grupy Mokotowskiej. Korek, podobnie jak filmowy Daniel, nosił się elegancko i bardziej przypominał księgowego niż szefa jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych. Korek zarabiał gigantyczne pieniądze w innowacyjny sposób. Był największym po upadku Pruszkowa. W drugiej części filmu na Daniela poluje Walden wraz z grupą p***ów. W rzeczywistości nie wiemy, jakie były relacje na linii prawdziwego Waldena i Korka, jednak na pewno było kilka prób zbrojnego ataku na Andrzeja H. Mimo wszystko więcej informacji na ten temat nie posiadam. W filmie kokaina Daniela zostaje przejęta przez wodza i jego ekipę, a następnie główny bohater uciekł z towarem i Waldenem na pokładzie Łajby, co skończyło się tragicznie. W rzeczywistości Korek był skazany w 2008 roku na 12 lat za przemyt w 2003 roku 325 kg kokainy. Oprócz tego został jeszcze skazany na 15 lat za przemyt 90 kg. Jego grupa w latach 2000-2006 zmonopolizowała handel narkotykami w Polsce. Co ciekawe, to na końcu filmu jest nawiązanie do Masy, czyli świadka koronnego, który w kominiarce promuje swoją książkę. Co więcej, to już trzecia część, więc nie ma tu wątpliwości, że chodzi o Masę. Kiedy jednak zostaje mu ściągnięta kominiarka, okazuje się, że to właśnie Daniel. Skąd takie poplątanie postaci Masy i Korka? O dziwnych relacjach Andrzeja H. z organami ścigania mówił gangster Bajbus, lider jednej z grup gangu Mokotowskiego w książce Ewy Ornackiej Kombinat zbrodni. Zacytuję. Zdaniem Bajbusa, osoby, z którymi Andrzej H. zaangażował się w interes z kokainą, zwyczajnie go wrobiły, a on zaufał nieodpowiednim ludziom. Był ofiarą, chociaż sąd inaczej to ocenił. Gdyby tamten transport wpadł w Warszawie i okolicach, a nie w porcie w Gdyni, to Andrzej H. wywinąłby się z tego. Nic by mu nie zrobili, taki był poukładany z policją. Skoro Korek obściskiwał się na komendzie z kapitanem policji, to musiał być poukładany z psami. Więc porównanie Korka do Masy w mojej ocenie jest pstryczkiem w nos wymierzonym w byłego mokotowskiego bossa przez sztywnego, grypsującego Wojtasa. Aczkolwiek znowu podkreślę, to tylko moja interpretacja. Pod koniec filmu widzimy, jak w więzieniu wodza odwiedza żona z nastoletnim synem. Co by się zgadzało, gdyż w filmie żona wodza jest w ciąży pod koniec jego pobytu na wolności. Faktycznie Wojtas Welkierownik ukrywał się od 2005 aż do 2008 roku. Jego syn przyszedł na świat w okolicach 2005 roku, z tego co udało mi się ustalić. Sam film kończy się tym, że otwiera się brama więzienna i ktoś opuszcza zakład karny. Jednak zanim brama się otwiera, wodzu wchodzi pod celę. W rzeczywistości Wojtas przebywa tam do dzisiaj i właśnie toczy najważniejszą bitwę w swoim życiu. Wymiar sprawiedliwości chce go skazać na dwa różne wyroki dożywocia, ale coś ciężko mu to idzie. Jeśli wymiarowi się to nie uda, Wojtas Welkierownik wyjdzie na wolność w 2023 roku. Wtedy kończy mu się kara 15 lat pozbawienia wolności. Chociaż sam prezes w jednym z wywiadów przeprowadzonym przez nieżyjącego już Janusza Szostaka oznajmił, że może siedzieć do końca życia. Jest na to mentalnie przygotowany. W sierpniu 2020 roku Wojciech S. dostał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia dopiero po 30 latach za zabójstwo dwóch piaseczyńskich gangsterów, Tomasza M., pseudonim Maxi, i Jacka P., pseudonim Postek, którzy zniknęli jesienią 2002 roku. Przeciwko Wojtasowi zeznaje Rafał B., pseudonim Bukaciak. Ten wyrok w kolejnej instancji został cofnięty z powodu braku dowodów i sprawa toczy się dalej. Niestety nie udało mi się ustalić, kto jest pierwowzorem filmowego Waldena i nie mam nawet żadnych mocnych przypuszczeń. Co ciekawe, książka narzuca nam wielokrotnie narrację, że do spotkań wodza z twórcami dochodziło w restauracjach, co by oznaczało, że wodzu nie jest Wojtasem, bo ten, jak wiemy, przebywa w miejscu odosobnienia. Jednak jest to tak mocno podkreślane, iż zakładam, że jest to typowa dla Wojtasa dezinformacja, która, jak sam wodzu w książce przyznał, w świecie przestępczym sprawiała mu masę przyjemności. Myślę, że film ma znacznie więcej ukrytych znaczeń, o których wiedzą tylko bohaterowie tych historii. Przy czym jeśli chodzi o mnie, to uważam, że jest to dobre kino gangsterskie, co nie jest normą w naszej rodzimej kinematografii. To wszystko w tym materiale. Dajcie znać, co myślicie o moich hipotezach. Do zobaczenia. Wojciech S., znany jako Wojtas i Kierownik, według śledczych miał kierować na początku lat 2000 wojną grupy Mokotowskiej z innymi gangami w stolicy.
Przypisuje mu się także, iż stał na czele Komanda Śmierci Mokotowa, które zajmowało się likwidowaniem niewygodnych dla gangu osób. To on również, zdaniem śledczych, współtworzył owiany ponurą sławą gang obcinaczy palców.